cholera, spóźniłem się. Ocenianie gry, która wyszła 3 października, a 12 została przez samego wydawcę nazwana dużym rozczarowaniem, jest już niepotrzebne. Poważnie, gdy przeczytałem tego newsa, w którym cytowany jest dyrektor generalny Paradox Interactive, a potem kolejnego o rozwiązaniu współpracy twórców z wydawcą, to stwierdziłem, że aktywowano mi klauzulę sumienia. Raptem 2 tygodnie minęły, ja nie mogę. Dostaliśmy kod, pograłem kilkanaście godzin, a pan z Paradoksu oraz Kamil stwierdzili... A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Jednak nie dam za wygraną i wypuszczę ten materiał w sieć, żeby chociaż była jedna recenzja The Lamplighters League w Polsce. Harebrain Schemes to studio, które z kultowych marek jak Shadowrun, czyli system RPG, oraz Battletech, gry bitewnej, zrobiło świetne produkcje na nasze pecety i konsole. Dzięki tym tytułom zapracowało na swoją renomę specjalistów od gier turowych. Nic więc dziwnego, że byłem podekscytowany, gdy usłyszałem o kolejnej grze studia Harebrained. I chociaż wolałbym Battletech 2, tak rozumiałem, że Paradox wolało stworzyć nowe IP i nawet zaryzykować to, że muszą się przebijać od zera do serc graczy, ale mając takich wyrobników jak Harebrained, no to powinno się udać. No właśnie, nie do końca. The Lamplighters League rozpoczyna się od tajemniczej śmierci kuriera, na którego czekają nasi pierwsi bohaterowie, Latif oraz Ingrid. Kurier miał przy sobie ważną przesyłkę, o którą poprosił tzw. Mr. L. Na szczęście Ingrid i Latif znajdują ją. Następnie udaje im się spotkać z Edim, tylko Mr. L, ocalić pobliskiego pilota i polecieć do bazy na spotkanie ze swoim nowym pracodawcą. Na miejscu okazuje się, że Mr. L to człowiek walczący ze złowrogim Banished Curd, czyli wygnanym dworem, który od tysiącleci poszukuje wszechpotężnych artefaktów, by ostatecznie zawładnąć nad całym światem. Tytułowa Liga Latarników to grupa fantastycznych bohaterów, która dzielnie krzyżuje plany tamtym złowrogim dziadom. Chociaż trochę się pozmieniało. I tak jak w wielkich korporacjach, gdy najtęższe głowy rzucają robotom i trzeba zategować ich stratę tabunem stażystów, tak i tutaj po złotych czasach ligi nie ma już śladu. I biorą teraz każdego. Czyli Ingrid, Latifa i resztę postaci, które możecie dołączyć do ekipy później. Historia w The Lamplighters League szybko się wyklarowuje. Celem Ligi Latarników będzie udaremnienie 3 różnym frakcjom przeciwnika, przejęcie wieży, której zdobycie zniszczy świat. Na plus należy zaliczyć całkiem przyjemną stylistykę i chociaż to alternatywna historia dziejąca się w latach 30. XX wieku, to ma ona w sobie klimat filmu przygodowego z Indianą Jonesem w roli głównej, doprawioną szczyptą noir i okultyzmu. Rozgrywka odbywa się w systemie turowym, ale nie tyczy się to tylko walk. Na mapie świata dostępne są różne aktywności. Jedne są związane ze zbieraniem surowców, inne z możliwością zwerbowania nowego członka ligi, ale też z działalnością naszych przeciwników. Do tych pierwszych aktywności wystarczy oddelegować jednego członka ligi, ale do kolejnych potrzebujemy 3, a czasem nawet 4 latarników. Każde zwerbowanie nowej postaci lub niwelowanie postępów przeciwnika wiąże się z przejściem do warstwy taktycznej, o której szerzej powiem trochę później. Najważniejsze jest to, że w jednym tygodniu możecie wykonać zaledwie jedną misję taktyczną, a to rodzi pewne konsekwencje. Każda frakcja ma swój własny zegar, którego wskazówki przesuwają się wraz z jej postępem w wyścigu do wieży. Czym wskazówka bliżej pełnego okrążenia, tym trudniejsi przeciwnicy pojawią się na naszej drodze w warstwie taktycznej. Jak możecie się domyślić, każdy wybór misji w danym tygodniu ma swoje wady i zalety. Możemy zrekrutować kolejnego latarnika, ale dana frakcja może w tym czasie się znacznie wzmocnić. Presja czasu jest więc duża i gracz nie może pozwolić sobie na budowę Dream Teamu. Tylko odpowiednio wcześniej reagować, bo gdy wskazówka zrobi pełny obrót, gra się kończy. Nie musi się taka presja wszystkim spodobać, choć z pewnością dodaje to pewnej pikanterii do całej zabawy. And that name is Marto. Of course progress comes at a price, and you, my friends, are going to pay it. W każdej frakcji znajduje się jeden główny boss, który potrafi się pojawić w misjach, warto wtedy być dobrze przygotowanym.
Tutaj z pomocą przychodzą nam sojusznicy, którzy zwerbowani w takich samych misjach jak agenci, mogą zaopatrywać nas w towary. Zbierając punkty Etheru, odblokowujemy dla siebie nowe przedmioty do kupienia za zebrane zapasy. Ekonomia w The Lamplighters League jest raczej prosta, ale nie prostacka. Zbierasz za wykonywane misje zapasy, znajdujesz je również podczas misji w formie skrzynek i za to możesz kupować fanty, granaty, bandaże czy modyfikatory do broni. Jak przystało na taktycznego RPG, postacie mogą się rozwijać. Tutaj nie ma zdobywania punktów doświadczenia i levelowania, są tak zwane special points, które gromadzimy w dużych ilościach i możemy je dowolnie przydzielać do danych postaci. Chcecie napompować jedną postać, a dopiero potem kolejne? Śmiało, to wasza decyzja. Do gry dochodzą jeszcze karty, które możemy zbierać w trakcie przechodzenia misji. One mogą stać się modyfikatorami albo umiejętnościami przydatnymi w walce. Bardzo fajny patent, który również robi z naszych bohaterów godnych latarników. Głupim rozwiązaniem jest jednak brak możliwości wymiany kart pomiędzy agentami. A jeszcze głupszym to, że karty mogę przekazać tylko tym agentom, którzy właśnie ukończyli misję, a nie agentowi, który miałby na tym zyskać lub zapełnić wolny slot. Paradoksalnie najgorzej w The Lamplighters League wypadła część taktyczna, która nie jest skopana, ale na pewno zdecydowanie najszybciej się nudzi. Zacznijmy od tego, że wiele z misji jest rozciągniętych na więcej niż jedną potyczkę. Niby nic takiego, ale przy schematyczności, w którą się wpada przy na przykład rekrutacji agentów, może już to frustrować. To naprawdę wygląda tak samo. Musimy odbić agenta z rąk tych złych, więc dochodzimy do miejsca, w którym się znajduje, walczymy, ale najpierw jeszcze musimy go oswobodzić, czytaj stracić turę na dobiegnięcie do niego i uwolnienie, a jak już wygramy, to musimy udać się do punktu ekstrakcji, ale jeszcze przed tym trzeba stoczyć jedną walkę. Jak mogliście zauważyć na gameplayach, postacie poruszają się w czasie rzeczywistym przed rozpoczęciem walki, więc zapewne możemy przygotować jakąś zasadzkę lub część wrogu wybić po cichu, prawda? No niby tak, bo nawet taki Latif ma zdolność do zabijania wrogów bezszelestnie, a Eddie do rzucenia śmiercionośnych pułapek pod nogi, ale na dłuższą metę taka zabawa nie ma sensu. Raz, że wrogowie szybko zauważą ciało poległego, a dwa, że poruszają się często dosyć chaotycznie po lokacji, co totalnie daje nam nawet metodycznego podejścia do zabijania krok po kroku. Same lokacje nie są nawet zaprojektowane w taki sposób, byś mógł to chcieć wykorzystać i otoczone są mniej lub bardziej widocznymi ścianami. To tak, jakbyś w Hitmanie i tak musiał w połowie misji zrobić rozpierduchę na mapie. Gra w samouczku uczy cię podejścia po cichu, by potem związać ci ręce, więc umiejętności agentów do cichego rozwiązywania spraw nie użyjesz, bo są nieprzydatne. Z głupotek znalazłem jeszcze to, że musimy przejść tuż obok przedmiotu, aby zobaczyć, czym on jest. Koniec końców bawiłem się nieźle. The Lamplighters League już w samej warstwie walki, kiedy odrzucisz skradanie, a zaczniesz zaskakiwać wroga po prostu gradem ołowiu, zapasem granatów i umiejętnościami bohaterów, potrafi być nawet zjadliwe. Musisz jednak wiedzieć, że szybko dopadnie ci recykling lokacji, nudne cele misji i ten sam ich schemat, przez co napędzać cię będzie jedynie jak najszybsze udaremnianie postępów wrogów, żeby poznać koniec historii. Czy jest sens wydawać aż 230 zł za taką przyjemność? Bo tyle życzą sobie twórcy i wydawca? Musisz odpowiedzieć sobie sam. Chyba, że masz abonament Xbox Game Pass, bo tam gra trafiła na premierę i ograsz The Lamplighters League w ramach comiesięcznej subskrypcji. W chwili pisania tej recenzji w The Lamplighters League gra jakieś 200 osób na Steamie. Okej, sam wspomniałem, że gra jest w Game Pass, ale to jakieś nieporozumienie. Nie pomoże tej grze fakt, że nie uświadczycie języka polskiego, a jeśli nie posiadacie abonamentu Microsoftu, za grę musi zapłacić 230 zł. Aha, no i wiesz, że wydawcą jakiejś gry jest paradoks, kiedy musisz wybulić 37 zł za dodatkową postać. Smutne. Smutne jest też to, że koniec końców ciekawy projekt odejdzie w zapomnienie bardzo szybko, a recenzja będzie się klikać tylko dlatego, że The Lamplighters League wyląduje za jakiś rok w Humble Bundle albo jako darmówka w Epic Game Store. Chociaż to wydawca położył całkowicie promocję tej gry. Szkoda twórców. Bo w firmie Harebrained zaczęły się zwolnienia i to jeszcze przed wypuszczeniem finalnej wersji gry. Jeśli lubicie turówki, możecie dać The Lamplighters League szansę, ale raczej tylko wtedy, gdy macie abonament Game Pass. W innym przypadku, jasne, zagraj, ale poczekaj na promocję przynajmniej minus 60-70%.
Jest tyle lepszych gier w tej chwili do zagrania, nawet w segmencie turówek coś by się znalazło. Widziałeś moją recenzję Jagged Alliance 3? Nie? No to kliknij tutaj w prawo albo w lewo. O,